chciałem wstawkę nagrać, ale chyba jej nie nagram. Bo co się zbiorę już do nagrywania, to widzę, że branie jakieś szanty. Krąpik czy to płotka? Krąpik. Taki malaczek. Kurde, cały mi się uwalił, bo mi wypadł, go złapałem, a tak walczy, ale jest największy. Wypuszczamy go szybko, bo cały uwalony. Musiałem go do wiadra wrzucić. O, patrz. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku, z tej strony oczywiście Lukas Fishing. Jest 13 czerwiec, godzina 22 już z hakiem. Nie zdążyłem nagrać wcześniej wstawki, bo oczywiście rozłożyłem się i bez znęcenia zacząłem mieć brania. No i to mnie niestety usiedliło na dłuższą chwilę i tak czekałem, wpatrywałem się, ale teraz zwinąłem kije i postanowiłem wam nagrać cokolwiek, bo... No jakby nie było, jest to moja nie pierwsza zasiadka w tym roku, ale pierwszy film, w którym będą ryby, tak? Od 28 maja miałem cały miesiąc taki luźny, gdzie mogłem spokojnie poświęcić dużo czasu na wędkowanie i nadrobić straty. Byłem od tamtej pory do dnia dzisiejszego 26 razy na rybach, z czego złowiłem może 5 ryb, co bardzo mnie zdeterminowało i też zniesmaczyło i postanowiłem przysiąść przy jednej miejscówce, przy tej, gdzie pokaże się ryba. No nie wiem jak wam, ale mi się bardzo spodobała. To jest miejscówka nad rzeką Oławką, pod Wrocławiem jestem i powiem wam tak, obskoczyłem około 10 miejscówek, gdzie na każdej byłem po 2-3 razy, po 2 na przykład 3 dni pod rząd nęciłem i nic. Pusto. Na tej miejscówce 2 tygodnie temu, bez nęcenia, jakieś byczki, coś tutaj się działo, jakaś drobnica skubała. Przyjechałem w kolejnym tygodniu, podnęciłem, teraz minęły kolejne kilka dni od nęcenia i dzisiaj przyjechałem, na pusto rzuciłem i pierwsze fajne jakieś tam skubania były, co pozwoliło osiągnąć ciągłość brań. Zostańcie ze mną, zobaczcie, co ciekawego złowiłem, bo... Myślę, że warto. Kolejna. Bo ja nie widzę. Jest. Patrz. Co jest? Macie. Kolejny krąpik. Karaś. Jestem zadowolony. Karasia mamy. Nieduży, ale dzik. Taki sztukas. Nad siatką go, bo one się strasznie wyrywają, strasznie silne są. Małe, ale dziki. Leszczyk kolejny. Chyba leszczyk.
Teraz kolejny jakiś mały. Szczypał. No, krąpik mały kolejny. A wiecie, coś dzieje, biorą przynajmniej. Chodź tu, ziomek. Co to znowuż? Ja może taki drobniaczek znowuż. Drobniaczek. Siedzi, nie wiem co, ale ucieka strasznie. Dreszczyk. Ej, kurde, fajny. Już taki większy. Nie wiem co to, tam po drugiej stronie, ale jak znacie odpowiedź, co to za zwierzęta, to mi powiedzcie. Taki jest, już taki fajniejszy, ale wciąż to nie to, ale po tylu wyjazdach w końcu coś się zaczęło dziać, jest jakaś płynność brań przede wszystkim. Idź stąd! Idź stąd! No, ucieka ziomek. Godzina za 15:12 w nocy. Musiałem zmienić haczyk, bo miałem naprawdę coś dużego i przytrzymałem. I się spięło. Patrzę, haczyk taki wygięty. Mogło być to wszystko. Ale założyłem, no bo to jest dziesiątka na cienkim drucie. I teraz założyłem taki kuty. Już porządniejszy. Zobaczymy. Ach, te ryby. Cisza była. Mówię, wezmę kastera, założę. One tu uciekają pod sam brzeg. Słuchajcie, bo tu są takie doły. No i piękny leszczyk. Elegancko, to mi się podoba, misiu. Dawaj go na podbierak. Zobacz, jaki ładny. Dawaj go. Ledwie mi się w dłoni mieści. Jest kolejny. Tym razem już fajniejszy, większy. Krąb. Ale wcześniej mi się też taki spiął właśnie. A jeszcze wcześniej miałem takiego malutkiego, także nawet go już nie nagrywałem.
Boże. Godzina 1:30. Od pół godziny cisza. Coś mi tam delikatnie widzę, że męczy tą lewą wędkę. Ale będę kończył dzisiejsze wędkowanie. Złowiłem kilkanaście sztuk, dużo też drobnicy, której w ogóle nie kręciłem, bo no co mam wam pokazywać, drobne ryby? Wiadomo, jestem cały czas nastawiony na duże ryby, ale zważywszy okoliczności, że tej ryby jest bardzo mała, a może po prostu ja nie mogę się wstrzelić, cieszę się tym, co jest. Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, dochodzi godzina druga, będę kończył wieczorne wędkowanie. Nastąpił u mnie przełom. Nastąpiła ciągłość brań. Ryba się regularnie meldowało. Kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt sztuk na pewno dzisiaj wydłubałem, z czego jestem zadowolony. No cóż, sami widzicie. Maj zimny, czerwiec zimny. Szykowałem się na dłuższe zasiadki, jakieś 2-3-dniowe, żeby po prostu przysiąść do tej ryby i ją powędkować. Niestety warunki atmosferyczne nam na to w ogóle nie pozwalały, bo jest po 10, po 8 stopni, po 13 w nocy, to już jest fajnie. W mieście oczywiście tego się nie czuje, bo to wszystko dookoła jest nagrzane, ale jak się wjeżdża w pole, w rzekę, to jest całkiem inne odczucie. No cóż, powędkowałem, jestem zadowolony, mgła straszna naszła, zimno się zrobiło, jest 13 stopni. Uciekam do domu. Dziękuję, że ze mną jesteście. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku. Życzę wam wszystkim dużo zdrowia i do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć, Lukas Fishing. Pozdrawiam.